Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ruszyła już u nas na stronie internetowej aukcja gołębi przeznaczonych, których dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na podopiecznych Fundacji Ludzki Gest pana Jakuba Błaszczykowskiego. I między innymi jest tam jeden gołąb pochodzący z hodowli kolegi Arkadiusza Koniecznego. Jest to taki gołąb też nietypowy, bo to jest, jakby powiedzieć, i kolegi Arkadiusza Koniecznego, ale też ma w pochodzeniu gołębia olimpijskiego, który też się notabene wywodził z gołębi kolegi Arka Koniecznego, pochodzącego z hodowli Kamila i Tadeusza, tak, Tadeusza i Kamila Ligockich. O tym gołębiu może więcej powiedzmy, bo akurat kolega ma rodowód takiego gołębia o dokładnie takim samym pochodzeniu i dajmy głos po prostu właścicielowi. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich hodowców. Więc tak, poszedł gołąb do księdza na aukcję charytatywną dokładnie o takim samym pochodzeniu, inny numer tylko. Wywodzi się z gołębia olimpijskiego Tadeusza Ligockiego. Powiedzmy, to jest olimpiada w Brukseli. Bruksela, w tym roku było piąte miejsce w kategorii D, tak. Ale wcześniej na wystawie europejskiej. Pierwsze miejsce w kategorii D i pierwsze w Polsce. Tak, i to było właśnie dwa lata temu, w 2015 roku. Natomiast ojcem tego gołębia jest syn Grala, czyli to jest brat Groszki 5038, a matką tego gołębia jest Groszka, która miała wynik drugi w Polsce, czwarty na świecie. I ta Groszka też, popatrzmy, ona występuje tutaj w rodowodzie, jest babcią olimpijczyka tego. Babcią olimpijczyka, tak, bym powiedział podwójną babcią, bo jest i na dole, i u góry. Tak, bo ona właśnie tak występowała. Czyli widzimy, takiego gołębia możemy sobie tam na tej aukcji zobaczyć, nabyć. Zachęcamy dlatego też do wzięcia udziału w licytacji tego gołębia. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.